Witam Was bardzo serdecznie moi kochani. W dzisiejszym odcinku opowiem Wam o tym, w jaki sposób ZUS będzie polował na wasze składki od początku roku 2021. Zostańcie ze mną. Moi drodzy, jak powszechnie wiadomo, umowa o dzieło różni się od umowy zlecenia bardzo wieloma aspektami i wywołuje to określone różnice również na gruncie składek ZUS-owskich. Czym jednak jest umowa zlecenie i czym jednak jest umowa o dzieło? Umowa zlecenie to co do zasady umowa pewnej staranności. Najczęściej w ramach umowy zlecenie umawiamy się, że ktoś przez określony czas będzie na naszą rzecz wykonywał czynności, za które będziemy chcieli mu płacić. Nie zawsze w tym przypadku będzie istotny efekt jego działań, a będzie istotne samo to, że je wykonuje. Z kolei umowa o dzieło jest umową rezultatu. Przy tego typu umowie mniejsze znaczenie ma to, przez ile czasu ktoś daną czynność wykonuje, a to jaki jest jej rezultat. Najczęściej chcemy komuś zapłacić tylko i wyłącznie za określony, osiągnięty rezultat. Dobrze, a czym w praktyce to się różni? Wyobraźmy sobie, że chcemy zlecić komuś, może jakiejś osobie młodej, utworzenie pewnej bazy danych. W ramach tej bazy danych byłoby zaciąganych bardzo wiele różnych informacji. Może jakieś informacje gospodarcze, informacje finansowe, może jakieś informacje statystyczne. Jak teraz możemy skonstruować taką umowę, żeby uzyskać oczekiwane rezultaty? Jeżeli z naszym współpracownikiem umówimy się na umowę, zlecenie, to będzie ona skonstruowana w taki sposób, że płacimy komuś za pewną czynność. Na przykład za każdą godzinę przepisywania czy wklejania danych do określonej tabeli czy bazy danych, zapłacimy mu określoną stawkę. Tutaj nie jest tak naprawdę istotne to, co on wytworzy, tylko istotne jest to, co on robi w sposób ciągły. Za każdą godzinę jego aktywności płaci mu określone wynagrodzenie. To jest umowa zlecenia i ona co do zasady jest ozusowana. Ale jeżeli z kimś umówilibyśmy się na zasadzie pewnego rezultatu, czyli nie interesuje mnie tak naprawdę, ile czasu ktoś coś robi. Czy on to robi u mnie w firmie, czy robi to u siebie w domu. A moim celem jest to, żeby stworzył pewną bazę danych, która zawiera pewne elementy, pewne dane, dane statystyczne, czy w szczególności jest tam również jakiś element twórczy, to to już jest umowa o dzieło. Tylko zwróćcie uwagę, sam tytuł umowy, Umowa zlecenie. Przedmiotem umowy zlecenie jest świadczenie pewnych usług, czasowniki, przepisywanie, wklejanie, kopiowanie, archiwizowanie, a przedmiotem umowy o dzieło może być bardzo często pewien rezultat, czyli utworzenie bazy danych, stworzenie pewnej tabeli, uzyskanie pewnego efektu. Zwróćcie uwagę, to ja mam do czynienia z zupełnie innymi słowami. No dobrze. Ale w jaki sposób ZUS miałby robić nam pewne problemy od roku 2021? Ano w taki, że dzisiaj w Polsce umów zlecenie i umów o dzieło jest zawieranych prawdopodobnie grube miliony w skali miesiąca w całym kraju. ZUS jedyne co dzisiaj wie, to to, że zawarliśmy z kimś umowę zlecenie. ZUS nawet nie wie, że zawarliśmy z kimś umowę o dzieło, bo na w żaden sposób nie jest zgłaszana. Więc ZUS nie jest w stanie dzisiaj tak łatwo skontrolować, czy umowa o dzieło, którą z kimś zawarliśmy, spełnia przypadkiem znamiona umowy zlecenie. A co będzie od 2000, czy co jest od 2021 roku? No zwróćcie uwagę. Pojawił się obowiązek raportowania do ZUS-u umów o dzieło. Takich umów o dzieło, które nie wiążą się ze składkami ZUSkimi. Na przykład umowy o dzieło zawierane z kimś innym niż nasz pracownik. Zwróćcie teraz uwagę. ZUS udostępnił pewien formularz, nazywa się on ZUS-RUD. Tutaj macie napisane RUD. Taki formularz oczywiście można przesyłać za pośrednictwem panelu elektronicznego ZUS-u, czyli ZUS-PUE, ale również można zrobić to na przykład w drodze pisemnej. Możemy taki formularz wydrukować i wysłać listem do ZUS-u. Co tu jest ciekawego? No, wypełnienie go jest dosyć proste. tak? Tu zgłaszamy kogoś do ZUS-u dane zamawiającego wykonanie umowy zlecenie, Przepraszam, umowy o dzieło. Tu wpisujemy na SZNIP, REGON, może PESEL, dane personalne. Imię, nazwisko czy nazwę firmy. Tu wpisujemy dane wykonawcy umowy o dzieło, jego PESEL, dane personalne jak imię czy nazwisko. To wszystko jest dosyć proste. Tutaj nie ma wielkiego tematu do omówienia, ale zwróćcie uwagę na tą trzecią kolumnę. Tutaj wpisujemy datę zawarcia umowy o dzieło. Co do zasady, obowiązek raportowania będzie dotyczył tych umów o dzieło, które zawieramy od 1 stycznia 2021 roku, data rozpoczęcia wykonywania dzieła, zakończenia wykonywania dzieła i przedmiot umowy. Więc jeżeli wpiszemy tutaj, że rozpoczęliśmy wykonywanie dzieła 10 stycznia, ma ono się skończyć 20 stycznia i przedmiotem jest archiwizowanie danych, to ZUS praktycznie na widelcu dostaje informację, że umowa, którą z kim zawaliśmy mimo formalnego statusu umowy o dzieło, jest w praktyce umową zlecenie. I w takiej sytuacji ZUS może na podstawie tego dokumentu przyjść do Waszej firmy na kontrolę i zweryfikować, czy faktycznie ta osoba wykonuje dzieło i może być to nieozusowane, czy ta osoba wykonuje jednak umowę zlecenia i powinno być to ozusowane? Pamiętajcie, zarówno umowa zlecenia, jak i umowa o dzieło są legalne. To nie jest tak, że umowy o dzieło są w Polsce nielegalne. Problem może być tylko i wyłącznie wtedy, kiedy coś, co faktycznie spełnia znamiona umowy zlecenia, my trochę sztucznie pakujemy pod płaszczyk umowy o dzieło, po to, żeby osiągnąć z tego tytułu korzyści zusowskie. Pamiętajcie, zawierając kimś umowy, o dzieło. Róbcie to z głową. Umawiajcie się z kimś na umowę rezultatu, odpowiednio twórzcie umowę, ale też pamiętajcie o tym, żeby faktycznie tak to wyglądało. Nie może być tak, że umowa jedno, a rzeczywistość coś to drugie. Ale również jak będziecie raportować do ZUS-u ten dokument ZUS-Rut, to pamiętajcie o tym, żeby precyzyjnie wpisywać przedmiot umowy, żeby unikać tych czasowników wskazujących na pewne czynności ciągłe, na pewne umowy staranności, a nie umowy rezultatu. Mam nadzieję, że wam pomogłem. Jeżeli wam się filmik podoba, Zalajkujcie, komentujcie, udostępnijcie i subskrybujcie mój kanał. Do zobaczenia, pozdrawiam. Cześć.